28 lipca, niedziela. Godzinkę później się dziś budzimy, bo trzeba odespać. Ci, którzy w centrum Warszawy wczoraj wieczorem się przemieszczali, wiedzą, co trzeba odespać. Daliśmy radę z całą pewnością. Witam Państwa bardzo serdecznie, Marek Czy o poranku. Świnoujście na Państwa ekranach. Jeszcze pustawo, ale wkrótce będzie tak, jak pokażę Państwu teraz. Proszę bardzo. Darmy radę sięgnąć do tego urządzenia? Proszę. I tak będzie. 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 I tak... Tak nie będzie. Tak będzie gdzie indziej. Ale tak na pewno, tak na pewno i tak na pewno. Polskie morze, 23 stopnie temperatura wody, podobno w niektórych miejscach. Jest czego pozazdrościć. Będziemy tam dziś nachalnie i wielokrotnie. Paweł Domański nas zabierze w to właśnie miejsce i będzie pracował dla Państwa na plaży kilka godzin, bo jest tam o czym opowiadać. Z wodą i gorącem trzeba uważać, więc ratownicy wodni też u nas dziś w studiu. Ja rozumiem, że my co roku o tym mówimy, ale nigdy tych przypomnień dosyć, bo przyczyny utonięć co roku te same. 500 ludzi topi się każdych wakacji. W tym roku wakacje jeszcze nie na półmetku, za to połowa tego bilansu już za nami, więc będzie do czego wrócić. 36 stopni w Warszawie, dziś na termometrach podobno aż tyle. Mamy dla Państwa upalny pokaz, zebrany z całego kraju. Popatrzmy, tak to wygląda. Cieszmy się tą pogodą, ale nie narzekajmy, bo skoro są wakacje, to jak ma być, jak nie ciepło? Orzeźwienie na maksa. Każdy powinien tego spróbować, mieć takie w domu. Przede wszystkim dzieciaki mają radochę, a i dorosły jak troszkę wyżej stanie, to i może się ochłodzi. Dużo wody pić przede wszystkim. I jak najmniej na sobie. No może. Nie widać, ale jak najbardziej. Jest naprawdę w wodzie przyjemnie. Woda jest w ogóle ciepła, także naprawdę polecam wszystkim kąpiel. Szum ptaków, śpiew, pusta plaża wokół drzewa. Na plaży Paweł Domański, będzie tam za chwilę. Kurtyny wodne w całym kraju, to jest kurtyna wodna. Tak wygląda kurtyna wodna. W Białymstoku poszli na całość. Gratulujemy naszemu widzowi, który to zdjęcie złapał. Pisze do nas: nie mam pojęcia, co się stało. Jechałem na rowerze, płynąłem na rowerze. To się zdarza, są rowery wodne. Był w użyciu najwyraźniej. Taką kurtynę wodną zafundowali mieszkańcom Białegostoku. Pewnie nie włodarze, pewnie nieostrożny kierowca, bo to wygląda trochę na uszkodzony hydrant. A może fi było większe nawet niż hydrant. Za to chłodniej się zrobiło z całą pewnością i to w ciągu jednej chwili. Gdzie my jeszcze dziś zawitamy? Zawitamy dzisiaj jeszcze na Dolny Śląsk. Marcin Rosiński Państwa oprowadzi po wytwórni papieru. On jest, myśmy do tego przywykli, tylko on jakoś powstaje. Jest taka fabryka, nawet Państwu powiem gdzie. To jest Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Jest tam cała linia produkcyjna, która dokładnie, precyzyjnie opisuje, jak papier powstaje. Pewnie nie tylko taki, ale także ten czerpany, ten najbardziej pierwotny. Na przełomie lipca i sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się, uwaga, 27, żebym te rzymskie cyfry dobrze odczytał, Międzynarodowy Kongres Papirologiczny. To są tacy jegomoście, którzy się zbierają naukowo, aby się przyjrzeć temu, co kilka tysięcy lat temu na papirusie napisali nasi praszczurowie. Podobno co roku odcyfrowują tam różne nowości. Z Harvardu, z Cambridge, z Oxfordu, z najrozmaitszych i najbardziej znamienitych uczelni przyjadą do nas naukowcy, aby te nowe wnioski wyciągnąć. Więc jeszcze raz przypomnę, że Paweł Domański na plaży będzie dla Państwa pracował. Nie możemy się doczekać, bo tam jeszcze pustawo, ale wkrótce będzie pełno. Za 10 minut do Pawła się wybieramy. Teraz Diana do nas wpadła. Dzień dobry, Diano. Dzień dobry, witam Państwa. Jak ona to robi? Praszczurowie? Praszczurzy? Praszczurom. Może ty masz praszczurów?